Cześć wszystkim, nazywam się Wiktoria i jestem studentką Szkoły Filmowej w Katowicach na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Zanim jednak zostałam studentką Szkoły Filmowej, byłam uczennicą Staszica. Chodziłam do klasy medialno-prawnej i ja do tej szkoły poszłam już z planem na siebie. Dokładnie wiedziałam, jak chciałabym, żeby wyglądała moja kariera, co chcę robić po liceum, na jakie studia chcę iść. Ze wszystkich szkół na Śląsku najbardziej odpowiadała mi oferta Staszica, właśnie ze względu na klasę medialno-prawną. I na pierwszy rzut oka może się wydawać, że hej, media i prawo wcale nie łączą się ze szkołą filmową, jednak jest to ich nieodłączny jak główny element. Moja rozmowa podczas egzaminu wstępnego na studia toczyła się wokół Staszica. W pewnym momencie zostałam zapytana, w jaki sposób się przygotowywałam na ten egzamin, a w zasadzie kiedy zaczęłam się na niego szykować. I ja zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że moje rozpoczęcie przygotowań do tego egzaminu rozpoczęło się wraz z wyborem szkoły średniej. Opowiadałam wtedy o tym, jakie miałam przedmioty, czyli m.in. analiza dzieł plastyczno-filmowych, podstawy fotografii, podstawy prawa, wiedza o mediach. Opowiadałam o tym, jakie filmy analizowaliśmy podczas naszych wyjść do Tarnogórskiego Centrum Kultury, a także opowiadałam, jakie projekty filmowe udało mi się zrealizować w liceum. Rozmowa na egzaminie była dosyć krótka, ale w tym krótkim czasie udało mi się przekonać moich przyszłych wykładowców, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu i że posiadam wykształcenie, które pozwoli mi utrzymać się na tym kierunku, studiować i rozumieć sztukę filmową. I nie udałoby się to w zasadzie bez pomocy nauczycieli ze Staszica, którzy również wiedzieli, jaki mam plan na przyszłość i wyciągali do mnie pomocną dłoń. W trakcie nauki w liceum angażowałam się w wiele projektów filmowych. Jedne z nich realizowałam sama, inne z pomocą innych uczniów, a także nauczycieli. Jeden taki projekt wspominam najmilej i był to projekt, w którym kręciliśmy razem film o pierwszych absolwentkach Staszica. I było to dla mnie dosyć duże wydarzenie, ponieważ film był potem prezentowany w sali kinowej w Tarnogórskim Centrum Kultury, co było dużym wydarzeniem, ponieważ cała sala kinowa była wypełniona rozmaitymi gośćmi. Nauczyciele w Staszicu nauczyli mnie takiej pewności siebie, która zawsze mi mówi, że warto podjąć się jakiegoś projektu, warto czegoś spróbować, bo może z tego wyjść coś naprawdę świetnego. Poza tym, że jestem studentką świetnej uczelni, realizuję poza nią także masę innych projektów. Między innymi w ostatnim czasie realizowałam film promocyjny dla wydawnictwa Almas w Tarnowskich Górach, który promował antologię o Tarnowskich Górach, a także jestem autorką pierwszego w Polsce podcastu Filmówka Mówi, który niedługo będzie miał swoją premierę i jest bardzo dużym przedsięwzięciem. Jeśli na sam koniec miałabym rzucić taką radą lub opinią, czy polecam to liceum, ten profil, to powiem tak. Ja przyszłam z planem na siebie i każdy, kto przyjdzie z planem na siebie, zostanie tam na pewno wysłuchany i znajdą się nauczyciele, którzy go w tym planie wesprą. Pokażą drogę, dadzą odpowiednie materiały i narzędzia, pomogą się rozwinąć. Ale jeśli ktoś nie ma planu na siebie, to myślę, że mogę dać taką gwarancję, że w Staszicu na ten plan na pewno zapracuje, znajdzie siebie gdzieś w tym planie i odkryje drogę, jaką chciałby podążać w życiu.